Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnej planszowni. Dzisiaj sobie zrobimy oczywiście recenzję gry, ale to będzie bardzo szybka recenzja, ponieważ ta gra nie wymaga zbyt wielkiego tłumaczenia. Jest to gra Doble, bardzo fajna imprezowa gra karciana, czyli wiadomo, lubimy gry imprezowe, gdzie czas nie jest zbyt długi, 5-10 minut na jedną rozgrywkę, a. Mogę Wam sprzedać taki mały spoiler, że na pewno będziecie chcieli rozegrać parę tur. Jest to gra w puszce, także jak widzicie, metalowa puszka w środku są karty, i niech was nie zmylą te takie troszeczkę bajeczne, może dziecinne nawet symbole, ponieważ ta gra mimo swojej prostoty w zasadach jest troszkę nawet ciężka momentami, bo wszystko tkwi tutaj nam w głowach. Generalnie gra opiera się o. Wykorzystanie naszej spostrzegawczości i to, jak potrafimy szybko reagować, czy potrafimy reagować szybciej niż nasi przeciwnicy. A już jeżeli chodzi o zasady, to zapraszam, już Wam tłumaczę. Okej, okay, możemy teraz sobie wytłumaczyć zasady gry, moi drodzy. Mam nadzieję, że mój sąsiad, który wierci gdzieś tam wiertarką u góry, nie będzie nam za bardzo przeszkadzał. W środku tego opakowania znajduje się tutaj oczywiście instrukcja obsługi, na której to możemy zobaczyć różnego rodzaju opisy gier, złabie wszystkie, parzy, mini gra studnia, mini coś tam, coś tam, czyli e, piekielna wieża to jest taka najbardziej podstawowa wersja gry. No i mamy tutaj spis większości symboli, opis punktacji, w jaki sposób to powinno się tutaj oczywiście rozdzielać. No, i to jest instrukcja obsługi. A teraz przejdźmy do konkretów, czyli mamy 55 kart, na których to jest łącznie wszystkich symboli 50, a na każdej karcie znajduje się dokładnie 8 symboli. I jak możecie zauważyć, symbole są różnego rodzaju, e, oczywiście wielkości są różnie rozmieszczone, więc to też wpływa na pewno na szybkość rozpoznawania tych symboli. Na pewno szybciej się rzucają nam w oczy symbole z jakimiś jaskrawymi kolorami bądź Dużej, dużej wielkości. No i teraz, oczywiście, przejdźmy do tłumaczenia zasad. Zobaczcie, że pomiędzy dwiema kartami znajduje się dokładnie jeden symbol i mu musicie znaleźć ten symbol i głośno krzyknąć, który to jest. Ok, to jest serce, czyli pomiędzy tymi kartami znajduje się dokładnie jeden symbol. Naprawdę. Jest to zawsze jeden symbol, nie więcej, i wtedy musicie wskazać, jaki to jest. Tu jest serce. Ok, przejdźmy dalej, powiedzmy, weźmiemy kolejne dwie. Um, tutaj jest to jabłko. Jabłko. No i proste. Na tym polega cała gra. A podstawową taką rozgrywką jest piekielna wieża. I cała zabawa polega na tym, aby oczywiście pokazać wszystkim, że jesteśmy zdecydowanie bardziej błyskotliwi e, i mamy taki bardziej rozjaśniony umysł. Także robimy coś takiego. Rozdajemy, powiedzmy, gramy we trójkę, rozdajemy trzy karty. Na środku układamy resztę kart. I w tym momencie każdy z graczy ma zakrytą. Czyli nie wie, co ma, ale widzi, co tu jest. I cała zabawa polega na tym, aby być szybszym. I odkrywając te karty na 3-4, oczywiście ta osoba była w tyle, ponieważ nie mam trzeciej ręki, zaczyna się bitwa umysłów i bitwa refleksu. To znaczy, musimy teraz szybko znaleźć, powiedzmy, to jest moja karta, wspólny punkt. Um, I tutaj tym wspólnym punktem jest. Nie, myślałem, że jabłko wspólnym punktem dla tej karty. Ty. Uh, huh, 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 huh. No, ale wiecie co? Ktoś mnie ubiegł, i okazuje się, że wspólnym punktem dla tych kart okazało się ognisko. I ten gracz musi krzyknąć teraz: Ognisko! I w tym momencie bierze tą kartę ze środka, ponieważ tu jest oczywiście ta wieża. Następna karta i oczywiście nowe symbole: Jabłko. Ten gracz to bierze, ponieważ ten gracz krzyknął: Jabłko. E i lecimy dalej. Powiedzmy, ktoś tutaj oczywiście zaspał, ktoś teraz się denerwuje, i często powsta powstają takie różne tezy: że Ej, moje karty są zepsute, bo ja tutaj nie mam, ale jest, okulary. Ten gracz krzyknął: Okulary, jest, ma okulary. Serce, jeszcze raz. Leci, za... leci, leci, to oczywiście ma dobrą pasę. E, pajęczyna. Na tym to polega. Czyli gracz, który zobaczy, że jego karta, którą on posiada, zgadza się jakimś symbolem, właśnie z tą kartą na środku, bierze tą kartę do siebie. No i oczywiście, jak wszystkie karty zostaną rozdane, wtedy następuje liczenie. Jeżeli ja mam tutaj mało kart, ten ma mało kart, a ten ma bardzo dużo, oczywiście liczymy, ile kto ma kart. No to wtedy odpowiednia ilość punktów, która możemy sobie oczywiście sami tą punktację wymyśleć, ale instrukcja nam dobrze mówi, jak powinno to wyglądać. Są też inne gry. Czyli jest e, troszkę odwrócona wersja, gdzie rozdajemy wszystkim karty, i na środku jest tylko jedna, tak? I w tym momencie na 3-4 każdy od, odkrywa jedną kartę. Jeżeli jakaś tutaj karta, e, jakiś symbol się zgadza, to wtedy krzyczymy, kładziemy tutaj ten symbol, kładziemy tą kartę, odkrywamy następną, i jeżeli e, jakiś gracz pozbędzie się wszystkich swoich kart, to wtedy on wygrał, tak? Są też oczywiście wersje jak na przykład parzy, czyli e, wtedy bierzemy tylko i wyłącznie po jednej karcie. Zakrywamy i na 3, 4 wszyscy odkrywają karty. 3, 4, pyk. I jeżeli mamy jakiś wspólny symbol, i oczywiście nie umiemy się teraz zdecydować, czy patrzymy na tego gracza, czy na tego, to wrzucamy mu to tak zwaną rękę, czyli smok. Jest tutaj smok, no i my już odpadamy, my, my na pewno tutaj nie przegraliśmy i teraz oni walczą pomiędzy sobą, kto pierwszy wrzuci, kto pierwszy wrzuci, chłopek, ok, czyli ten ma teraz dwie, e, ten teraz tutaj walczą i smok, ten wrzucił mu wszystko na tak zwaną rękę, czyli tutaj to są jego karty, no i w tym wypadku e, ten był zwycięzcą, ten drugie miejsce, a ten miał ostatnie miejsce i powiedzmy tak rozgrywamy aż do wyczerpania wszystkich kart, no i tyle. Rozgrywka niesamowicie prosta, bardzo fajna, emocjonująca, gra, do której chce się powracać. Proste jak doble. OK, jesteśmy z powrotem. Teraz, oczywiście, podsumowanie recenzji, moi drodzy. Gra doble, tak jak powiedziałem, gra najlepsza na imprezy. To, czy jest najlepszą imprezową? Może nie, ale najlepszą na imprezy. Co to oznacza? W tej grze. Tak, jak powiedziałem, zasady są bardzo proste i jeżeli coś jest proste, to nie da się tego spieprzyć. I tak też tu się stało: tego się nie dało spieprzyć, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajna konstrukcja. Prosta zasada: metalowe pudełko, nie możecie tego zepsuć, to jest w środku, tak? Czyli to jest ten. Mało, mało zajmuje. Jest to naprawdę małych rozmiarów pudełko. Możecie zabrać do plecaka, do torebki w przypadku pań e, albo panów, nie osądzam. Możecie zabrać to powiedzmy do kieszeni i idziecie z tym na imprezę do znajomych. A wiecie jak to jest? Powiedzmy, zasady są proste i generalnie wszystko polega na tym, aby tutaj naszą spostrzegawczość, nasz refleks pokazać przy stole. A wiecie, że na imprezach różnie bywa i czasami osoba, która jest zdecydowanym faworytem, ponieważ jest bardzo spostrzegawcza, pod wpływem pewnych takich, a nie innych e, zachowań może się tak, a nie inaczej e, tutaj wykazać przy tej grze. Więc osoba, która jest faworytem może przegrać. A powiem szczerze, tutaj nawet przegrana sprawia frajdę. Mi przynajmniej sprawiała. Nie wiem jak to jest, może, może nauczyłem się przegrywać po tylu latach. Ale powiem tak, zasady proste. Fajna rzecz, jeżeli szukacie jakiejś fajnej gry na imprezy gry, którą możecie sprezentować swoim znajomym, to polecam serdecznie Doble. Jest to gra, do której będziecie wracać i tyle. Gra Doble polecam serdecznie i zapraszam do kolejnych moich odcinków. No i polecam też oczywiście lajkować Facebooka, ponieważ tam znajdujecie jako pierwsi informacje, czy będzie jakiś materiał, czy jakaś powiedzmy promocja, czy coś takiego. Nie wiem, możecie lajkować. Trzymajcie się gorąco. Cześć!